Romanos Argyros przed zostaniem cesarzem był 60-letnim prefektem Konstantynopola. Na początku starał się bardzo wraz z żoną Zoe o dziecko, korzystając z wielu specyfików. Wszystko jednak na marne, gdyż Zoe była już po menopauzie. Romanos próbował wzmocnić swój autorytet poprzez wygranie wojny z Emiratem Aleppo. Z powodu własnej głupoty doznał on jednak sromotnej i wstydliwej porażki. Na szczęście jego dowódcom udało się opanować niedługo potem sytuację i zdobyć nawet Edessę. Parokrotnie bunt przeciwko cesarzowi podnosiła jego szwagierka Teodora, za co w końcu została zesłana do klasztoru. W ostatnich latach rządów Romanosa szarą eminencją na dworze stał się eunuch Jan Orfanotropos, który podsunął swojego młodszego brata Michała Zoe, która rozpoczęła z nim romans. Jan i Zoe zaczęli podtruwać Romanosa przy użyciu ciemiernika, aż w końcu utopili go podczas kąpieli.